Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj troszeczkę inna sceneria, bo chyba troszeczkę lepsze światło udało mi się tutaj złapać, ale nie o tym. Dla kogoś, kto pierwszy raz jest na moim kanale, mam na imię Ania, prowadzę dla Was te dziewiarskie vlogi, ponieważ jest to moja pasja, uwielbiam to robić, uwielbiam dla Was nagrywać filmy, uwielbiam nagrywać tutoriale i bardzo cieszę się, że ktoś w ogóle z tego korzysta i że ktoś jest w stanie zrozumieć to, co ja chcę przekazać, bo wiem, że mam czasami tendencję do komplikowania prostych rzeczy, ale wychodzi na to, że nie jest tak źle. Słuchajcie, dzisiaj będę chciała Wam zaproponować coś, powiedzieć coś i zaproponować. Jest już, zbliża się kolejny miesiąc i czas na kolejny tutorial. Zgodnie z moimi zapowiedziami i moimi postanowieniami i życzeniami na nowy rok 2024. Pamiętacie, może dla osób, które mnie nie oglądały, to powiem, że zaplanowałam sobie, żeby nagrać dla Was 12 tutoriali. Tutoriali, tutorialów, tutoriali. Żeby powstało 12 tutoriali. Na cokolwiek. Co tam chcecie? Co sobie zażyczycie? Oczywiście w miarę moich możliwości, jeśli będę potrafiła to zrobić, bo no wiecie, różnie bywa, nie? No, czasami są takie projekty jak ostatnia Rig Morty, która bluzeczka od Petit Knit, którą wykonuje się od dołu. Powiem Wam tak. Nie do końca rozumiem sens robienia czegokolwiek od dołu. Dla mnie to jest w ogóle bez sens. Raz, że w ogóle nie można tego poprawić, nie można tego przedłużyć, nie można tego modyfikować. Po prostu jak się już zrobi od dołu pewną długość, czy rękawy, czy sweter do góry, to koniec. No to już po prostu tak musi zostać. Nie wiem, nie rozumiem tego, dlaczego akurat tak, a dlaczego nie można robić normalnie od góry tego reglana i iść dalej do dołu i decydować, czy chce się mieć taki rękaw, taki, czy jeszcze dłuższy albo krótszy. I tak samo długość swetra, czy chce się mieć dłuższą, krótszą, nie wiem, nie wiem, ja nie rozumiem tego. Może jeżeli Wy widzicie w tym jakiś sens i logikę, żeby dziergać od dołu do góry, no to powiedzcie mi, bo naprawdę ja zrobiłam tą beżową bluzeczkę, tą spuny, Kit Silkiem, Rig Morty od dołu i nie znalazłam sensu. Potem, kochani, wykonałam drugą bluzeczkę, to znaczy to już jest taki bardziej pod sweterek. Za chwilę Wam pokażę oczywiście i też nie znalazłam logiki. Więc nie wiem. Nie przedłużając już tego wstępu całego, pokażę Wam, znaczy najpierw mam tutaj taki mój koszyczek, to moje takie pudełeczko, w którym mam rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, przekazać i może zakomunikować. No nie wiem, zobaczymy, okaże się. W każdym razie od czego zacznijmy? Zaczniemy może od tej Rig Morty, tutaj mam ją. Zobaczcie. Powiem Wam od razu na wstępie, że białą bluzeczkę przerabiałam z trudem. To była droga przez mękę. Nawet radziłam Wam, Was się na moich filmikach. Wysyłałyście do mnie wiadomości. Chciałyście, żebym przesyłała Wam instrukcje. Nawet z jedną dziewczyną, słuchajcie, siedziałam na Messengerze i ona po prostu pokazywała mi, tłumaczyła mi ten jeden moment, ten jeden etap, jak to wykonać, bo po prostu utknęłam i no nie wiedziałam, jak mam się za to zabrać. Dlatego mówię, idea wykonywania czegokolwiek od dołu jest dla mnie totalnym bezsensem. Ale może macie inne zdanie, napiszcie mi w komentarzach, bo jestem tego bardzo ciekawa i naprawdę z ogromną namiętnością będę czytała te Wasze komentarze i Wasze sugestie, propozycje i Wasze za i przeciw, jeśli chodzi o dzierganie od dołu. Właśnie, za czy przeciw? Ja jestem przeciw, zdecydowanie. Nie lubię tego, jest to dla mnie zbyt skomplikowane i takie jednostronne, mogłabym powiedzieć, bo nie ma potem możliwości, żeby cokolwiek zmienić, poprawić, dodać, odjąć. Nie ma.
Więc nauczona już tym sweterkiem Rick Morty, tą bluzeczką od Petite Knit, już wiedziałam, jakie tam są, słuchajcie, dla mnie przynajmniej pułapki. Tutaj, pamiętacie, mówiłam Wam w tej bluzeczce, że robiłam wzór i że to było takie utrudnienie, kiedy robiłam wzór na lewej stronie. Tam w ogóle czegoś takiego nie ma. Ja sobie utrudniłam życie na maksa. W Rick Morty nie przerabia się chyba wzoru na lewej stronie. Jedyne co, to tylko przerabia się lewą stronę, ale wzór praktycznie zawsze rozpoczyna się na prawej stronie. Te kilka tych, w tym jednym wzorze jest tam kilka rzędów, które się wykonuje i powstaje ten wzór tej koniczynki. I ja, ponieważ nie potrafiłam rozczytać tego wzoru w tej jasnej bluzeczce, to okazało się, że tak mi wyszedł wzór, że musiałam go rozpocząć na lewej stronie. I dlatego pamiętacie, że mówiłam Wam, że normalnie to jest tak, że się robi ileś tam oczek, coś tam, ileś tam oczek, ileś tam oczek, coś tam. A z drugiej strony, na lewej stronie, to się robiło właśnie to coś tam, coś tam, coś tam, ileś oczek, coś tam i tak dalej, nie? W ogóle zapomnijcie. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktoś robi albo będzie chciał robić bluzeczkę Rick Morty, tam to jest taka wskazówka. Nie przerabia się wzoru na lewej stronie. To znaczy nie rozpoczyna się wzoru na lewej stronie, natomiast na lewej stronie przerabia się, bo jest w pewnym momencie w tej bluzeczce taki moment, że się ją przerabia jakby w tę i we w tę, nie? Czyli nie na okrągło, tylko w tę i we w tę. I wtedy, jak padnie Wam rozpoczęcie wzoru na lewej stronie, no to niech Wam się lampka zapali, że nie powinno tak być. I przeróbcie, nawet jakby miał być jeden rząd więcej przerobiony, przeróbcie go i rozpocznijcie wzór na prawej stronie. Zawsze rozpoczynajcie wzór na prawej stronie, bo na lewej to jest raz, że kłopotliwe, trzeba liczyć. Ja musiałam odwracać tą moją robótkę, sprawdzać, patrzeć. Boże, nie. I dlatego, nauczona już tymi różnymi błędami, doświadczeniami, wiedziałam, jak zrobić tą zieloną bluzeczkę. I w tej zielonej bluzeczce zrobiłam kilka modyfikacji. Zobaczcie. To jest moja zielona bluzeczka Rick Morty. A dlaczego mówię bluzeczka? Dlatego, że nie sweterek. Miał być sweterek, ale wiecie co? Jak przymierzyłam i potem Wam pokażę na rolce, jak w tym wyglądam, jak przymierzyłam i zobaczyłam ten rękaw, że on lepiej dla mnie przynajmniej, lepiej mi pasował, żeby był właśnie taki 3/4, raczej bardziej można powiedzieć 7/8, niż taki pełny, długi rękaw, to postanowiłam zostawić właśnie ten 7/8. Jakie zrobiłam tutaj modyfikacje? Ano, zrobiłam takie modyfikacje, że jeśli chodzi o koniczynki od dołu, no to tutaj on już jest oczywiście wyprany, jest zablokowany, dlatego tak pięknie się układa. Od dołu wzór jest do pach praktycznie zrobiony zgodnie ze wzorem. W tej jasnej bluzeczce musiałam odjąć chyba jeden czy półtorej panelu nawet, bo po prostu wyszłaby strasznie długa. I tak wyszła długa. Tutaj zrobiłam tak, dlatego że tutaj jest włóczka, która się nazywa... wiecie co, ja Wam podlinkuję. Jaka włóczka? Flora. No, to jest Flora i Kid Silk. A Flora, wiecie, ona ma 200 metrów w 50 gramach. Tamtą bluzeczkę jasną robiłam z pumy, a ona ma 110 gram. 110 metrów w 50 gramach, więc jest grubsza, prawda? Ta jest cieńsza. I dlatego tutaj mi wyszło tak. O. Natomiast tam wyszło mi tak, że właśnie jakbym zrobiła jeszcze ten dodatkowy panel, to ona by wyszła mi chyba aż za pupę, ta bluzeczka. I właśnie, grubość włóczki tutaj ma bardzo ważne, bardzo duże znaczenie, dlatego... jeżeli nie potrafimy sobie przeliczyć długości, grubości włóczki, którą proponuje projektant, do tej, którą mamy, to lepiej szukajmy odpowiednika takiego, który proponuje nam projektant, bo później może się okazać, że ta dana rzecz wyjdzie nam za szeroka, za wąska, za długa, za krótka, że nam nie wystarczy włóczki, którą proponuje projektant itd. itp. Więc mniej więcej starajmy się trzymać tej gramatury, tak? I tutaj, jeśli chodzi o modyfikacje, to praktycznie nie zrobiłam żadnej modyfikacji oprócz tej,
że rękawki są zrobione bez wzorku. Widzicie? One nie mają wzoru tutaj. Są na gładko. I są 7 ósmych, czyli nie jest to krótki taki rękawek, tylko 7 ósmych. Także to jest jedyna modyfikacja, jaką zrobiłam. I powiem Wam, tutaj mi się zagięło, dlatego że na suszarce spadł mi rękaw i nie zauważyłam. Będę musiała to później jakoś przyparować, więc dlatego on się tutaj tak zagina. Ale wyprostuje się bez problemu. No i słuchajcie, no i sweterek jest przepiękny, koniczynki układają się cudownie, jestem z niego zadowolona. Chyba dam sobie na razie spokój z Rick Morty, wiecie, bo jakoś tak stwierdziłam, że trochę dużo czasu mnie to kosztowało i nerwów. Więc stwierdziłam, że na razie z takimi wzorami, no to sobie dam po prostu spokój. Ale bardzo, bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim osobom, które mi w tym pomogły, żeby zrozumieć tą cząstkę wzoru, na którym po prostu utknęłam, na którym się zatrzymałam w tej jasnej bluzeczce, bo w tej to już popłynęłam, w tej to już było, powiem Wam tak, ten wzór to ja już wykonuję z głowy, z pamięci, to jest w ogóle, wiem ile trzeba w te, ile we w te, jak to się robi, żeby powstała ta koniczynka, żaden problem i to jest taki fajny wzór wdzięczny, że można tą koniczynkę zastosować do wielu różnych projektów, nie tylko do takich bluzek, tak? Można to w swetrze zrobić, w kardiganie, można w koniczynki zrobić sam rękaw, no różne, różne. Już mam nawet tyle pomysłów w głowie, że mi chyba zaraz wybuchnie ta moja głowa. Słuchajcie, co jeszcze? O Rick Morty już koniec, już temat jest zakończony. Oba sweterki, bluzeczko, sweterki są skończone. Jestem z nich bardzo zadowolona, nie mogę się doczekać wiosny, bo na wiosnę to będą idealne udziergi z tym kit silkiem. Tam dużo osób oczywiście pisało mi, jeszcze tylko powiem, że dużo osób mi pisało, że bo, czy z kit silkiem, czy bez, wiadomo, że z kit silkiem, bo to tak wygląda, wiecie, elegancko. Natomiast też były osoby, które mówiły, że bez kit silka, bo wtedy ta bluzeczka jest taka albo na lato, albo na właśnie na jesień, czyli bez kit silka jest na lato, no bo wiadomo, że z kit silkiem nie chodzimy w lecie, prawda? Chyba, że jest na przykład jakiś wieczór taki chłodniejszy i wtedy możemy na przykład taką bluzeczkę nałożyć. Żaden problem. A w zimie przecież z krótkim rękawkiem też możemy nałożyć albo z takim 3/4 pod jakąś marynarkę, czy pod jakiś kardigan jednolity, żeby wiecie, żeby ta koniczynka się wyróżniała, nie? Kardigan nie może być wtedy jakiś fikuśny, tylko musi być jednolity, taki stonowany, żeby ta koniczynka się czuła jak królowa. Dobra. Zgodnie z moimi zapowiedziami na 2024 rok obiecałam sobie i Wam przede wszystkim, że bardzo chciałabym zrobić 12 tutoriali. Pierwszy tutorial bardzo Wam się spodobał. Zresztą ja robiłam go z ogromną przyjemnością i zaciekawieniem, dlatego że też nigdy nie robiłam takiego swetra z rękawami typu Saddle Shoulders. Chyba mówię dobrze, chociaż z angielskiego to tak u mnie średnio, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że to się wypowiada. I spotkało się, to ten sweterek spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, a zwłaszcza kolorystyka. Nie, no nie wierzę. Dobra, wytnę to. Słuchajcie, ostatni tutorial był złożony z dwóch części, dlatego że w tym swetrze było bardzo dużo takich elementów, wiecie, dodawania oczek tutaj, nie? Że na ramiona, na przód, na tył, na karczek. Tutaj zobaczycie sobie ten sweterek. I powiem Wam tak. Myślę, że zrobię jeszcze jeden, bo naprawdę zastanawia mnie i strasznie mnie to tak, wiecie, ciekawi, jakby wyglądały te pagony tutaj. Ktoś mi napisał w komentarzu, w sensie, że jakby były innym kolorem. Ktoś mi napisał w komentarzu, że to się nie da, ale przecież się da, bo można zrobić to jako żakard, prawda? Zrobić te pagoniki w formie żakardu, czyli przerabiać ten kolor w formie żakardu i dalej iść normalnie jednym kolorem. Myślę, że chyba by się dało. Jak będę miała trochę czasu i takiej naprawdę chęci, że aż no już nie będę mogła wytrzymać, żeby zrobić ten sweterek, to go zrobię i wtedy Wam pokażę. Ale myślę, że
przez najbliższy czas nie uda mi się tego zrobić, bo mam za dużo planów, za dużo takich, wiecie, rzeczy do zrobienia i no nie chcę obiecywać czegoś, czego nie będę mogła dotrzymać. Ok? Więc idąc dalej tym tokiem rozumowania, pomyślałam sobie, bo zawsze miałam do tego taki, wiecie, awers. I jak tylko o tym pomyślałam, że mogłabym to zrobić, to wiecie, włosy stawały mi dęba od razu, nie? Myślałam sobie, jak ja mam to zrobić? Jak, nie? W ogóle jak? To tak, taka dziubanina, nie? I wiecie co? Wpadłam na pomysł, że kolejnym tutorialem, takim wiecie, bez waszej podpowiedzi, nie? Będą rękawiczki. I tutaj zobaczycie sobie, jakie. To są rękawiczki ze wzoru od Hobby. Wiecie, napotkałam je, jak przeglądałam te darmowe wzory, nie? I tak, wiecie, zobaczyłam te rękawiczki, że takie w sumie wyglądają na proste. One wszystkie w ogóle wyglądają na proste, ale tak zaczęłam czytać ten opis i stwierdziłam, że okej, spróbuję zrobić. Spróbuję tak, wiecie, na test, czy ja to w ogóle ogarnę. Wiecie, no, rękawiczki z 5 palców. To nie są rękawiczki z jednym paluszkiem, ani mitenki, które się, wiecie, kończą tutaj, tylko to są normalnie rękawiczki z 5 palcami. Więc zastanawiałam się, czy ja w ogóle podołam temu, nie? I muszę wam powiedzieć, że chyba to nie jest takie trudne, jak się mogło wydawać. I pokażę wam, dlaczego. Poczekajcie. Uno momento. A to dlatego, zobaczcie, udało mi się zrobić rękawiczki z 5 palców. Nic trudnego. Wyglądają rewelacyjnie. Są mega cieplutkie. I powiem wam, że chyba się wkręciłam w rękawiczki. Zrobiłam te rękawiczki, wiecie w ile? Zaczęłam tak, jeden wieczór, to był ściągacz, potem dotąd zrobiłam, bez kciuka, bo kciuk się robi na końcu, dotąd zrobiłam, później zrobiłam palec wskazujący, poszłam spać, na następny dzień zrobiłam środkowy, serdeczny i mały i skończyłam kciuk i zaczęłam kolejny ściągacz i zrobiłam dotąd. Dotąd. No tak powiedzmy prawie, że do palców, nie? I powiem wam, że w sumie w takie 3 wieczory, jak przysiądziecie, to jesteście w stanie zrobić takie rękawiczki. Tam nie ma za dużo dziergania, tam jest, wiecie... No naprawdę, no nie ma za dużo dziergania. Trochę jest, bo wiecie, najgorsze, może nie najgorsze, ale najbardziej takie uważne są te paluszki. Ale wiecie co, jaką ja mam satysfakcję z tego, że ja zrobiłam rękawiczki. Po prostu nie, do tej pory nie mogę w to uwierzyć, że one mi wyszły. Jestem naprawdę bardzo zadowolona. I słuchajcie, te skarpetki, boże, te rękawiczki, już wam pokażę, one są z tego wzoru Hobby. Wykonuje się je na drutach 2,5 mm i 3 mm. Jestem zaproponowana włóczka dla tego wzoru, która już jakby nie jest w sprzedaży, ale gramaturą można sobie mniej więcej dopasować. I wiecie co? Ja dopasowałam sobie w ten sposób, że jeśli chodzi... Zrobiłam tak, że to jest włóczka Nord, która mi została z tej czapki, pamiętacie? To jeszcze mi wyszły właśnie parę rękawiczek i jeszcze mi zostało. Jeszcze mi zostało, zobaczcie, tyle.
Coś by tu jeszcze dwukolorowego wyszło. Ale dlaczego Wam to pokazuję? Dlatego, że są trzy rozmiary zaproponowane. I co ja Wam mogę zaproponować dla tych trzech rozmiarów? Te dwie włóczki to jest alpaka i Drops Nord. Alpaka ma w 50 gramach 167 metrów, a Nord ma 170. I ta cienka, bo to jest cieniutka włóczka, ta cieniutka włóczka to jest rozmiar ten największy, L-ka, bo jest S, M, L. I to jest ten największy na moje łapki. Później wymyśliłam sobie, że mogła, tylko jeszcze nie wiem z jakiej włóczki, oczywiście jeśli będziecie chcieli, dlatego że w tym odcinku będę Was prosiła oczywiście o to, czy w ogóle chcecie taki tutorial, czy w ogóle Wam się takie coś podoba, czy byście chcieli zobaczyć, jak wykonuję te rękawiczki, bo o co chodzi? Tutaj jest włóczka Puna i do tej Puny jeszcze bym zastosowała Kitsik. Pamiętacie, to jest włóczka, która mi została z Rick Morty i z tej włóczki też można zrobić właśnie rękawiczki. Tylko ona jest trochę grubsza, bo ona ma tutaj, wiecie co, w 50 gramach 110 metrów i tutaj bym zrobiła rozmiar nie ten największy, tylko ten średni, bo to jest taka średnia włóczka. Mam jeszcze włóczkę, która mi została z tego mojego różowego swetra, takiego pamiętacie, Bobby od Hobby, tylko że ona jest bardzo gruba i jak zrobiłam próbkę, to te rękawiczki, no nie wiem, wychodzą takie strasznie grube, takie wiecie, no nie bardzo mi się to podoba i tu bym oczywiście musiała robić rozmiar S, ale no nie wiem, no tutaj mam obiekcję, ale została mi włóczka, słuchajcie, z tego mojego sweterka Boreal Circle i ostatnio nawet, słuchajcie, dziewczyna napisała do mnie, czy ja bym jej nie mogła odsprzedać tych włóczek, tych resztek, które mi zostały, bo mi zostało tak, kawałek tego motka, kawałek białego motka, kawałek tego żółtego motka i jeszcze jakiś mi został, ale go chyba tutaj nie mam. Haha, nie wzięłam. I słuchajcie, i z tych motków chciałam też zrobić właśnie rękawiczki i to jest mój prototyp, który zaczęłam robić. Zobaczcie. Chciałam, żeby był z różnymi tutaj za dużo jest tych żyłek, z różnymi paluszkami. I tutaj ta włóczka właśnie, Karizma, to jest z tego to co tu mam na ręce, to jest rozmiar S, dlatego że to jest włóczka gruba, znaczy gruba, no grubsza. Ona ma w 50 gramach 100 metrów, czyli trochę więcej, znaczy trochę grubsza jest niż Puna i dlatego tutaj zastosowałam rozmiar S, ale jak się przyjrzycie, zobaczcie, tutaj te oczka są takie dosyć grube, widzicie, większe, a tutaj na palcu już są takie malutkie. Oczywiście ja to zakończyłam, ale to będzie do sprucia, tutaj w ogóle tego środkowego palca, to jest włóczka ta różowa. No mam jeszcze tą białą, ale zastanawiam się, czy zrobić taką kolor. No zobaczę jeszcze, bo okazało się, bo to będzie widać tutaj. Zobaczcie. Widzicie? Jakie tu są większe oczka, a tutaj mniejsze. I już Wam powiem, o co chodzi. Myślałam, że to się da zrobić zwykłymi drutami, wiecie, Magic Loopem. Ale okazało się, że to jednak chyba nie do końca tak, dlatego, że Magic Loop jakby jest w pewnym momencie tutaj w tym wzorze, że z tych, jak mamy ten jeden paluszek, o, to tutaj musimy dodać oczka w środku i tutaj na zewnątrz musimy dodać oczka i tutaj jest potrzebne, są potrzebne druty pończosznicze. I ponieważ ja miałam tylko druty pończosznicze w rozmiarze 2 mm,
to zastosowałam właśnie te druty. Widzicie, 2 mm. Nawet tutaj powinno być gdzieś napisane, że to są 2 mm. Może wprawne oko zobaczy chociaż. Och, nie, nie widać. Za małe literki. Ale uwierzcie mi na słowo, 2 mm. I ja właśnie tą rękawiczkę robiłam drutami 2,5 mm, czyli tymi, ściągacz i to. I nie miałam drutów pończoszniczych, no, większych niż 2,5. Miałam tylko te dwa, ale wiecie, to jest test. I chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądać. No i zobaczyłam, że tymi drutami pończoszniczymi zdecydowanie lepiej się to przerabia niż takimi drutami na Magic Loop, dlatego że te dziurki tutaj, które są, które mogłyby powstać pomiędzy, one teraz są, bo one są jeszcze nie zaszyte i w ogóle to jest takie rozjechane, a poza tym przecież to jest test, więc te dziurki tutaj, te przerwy, jak się będzie przerabiało drutami pończoszniczymi, i tu właśnie przerabiałam tymi drutami pończoszniczymi, dlatego że tu robiłam dwójkami już, znaczy dwa i pół, nie? Ale palce, jeśli chodzi o te rękawiczki, to wykonywałam, wiecie co, tymi drutami, ale umęczyłam się, dlatego że przerabiałam bardzo luźno, żeby te oczka były mniej więcej zbliżone do tej całej łapki. Widzicie, jest tutaj łapka i te oczka na paluszkach, one są tutaj bardzo zbliżone. Ja to bardzo luźno przerabiałam i każdy palec musiałam się bardzo mocno skupiać, żeby go luźniej przerobić, żeby nie wyszło takie właśnie, wiecie, ciasne jak tutaj. I w związku z tym, że tak mi wyszło, to mam, że tak powiem, taką dla Was radę, że jeżeli będziemy chcieli robić ten tutorial, to trzeba się będzie, słuchajcie, zaopatrzyć w druty pończosznicze. I no, czekam, słuchajcie, na wasz odzew, czy chcecie takie rękawiczki mieć, zrobić, czy nie, czy chcecie się nauczyć, czy chcielibyście zobaczyć, bo na pewno co wam mogę powiedzieć, nauczę was, jak trzymać te druty, bo jak przeglądałam inne tutoriale, to nie jest tak, wiecie, łatwo, to nie jest tak pokazane wszystko idealnie. To jest tak, jakby wiecie, jakby już taka stara wyga robiła, nie? Tu róbcie tak, 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 tak i ciach. Nie. Tutaj wiecie co? Jak te druty się układają na. Pokażę Wam. Jak je włożymy tutaj. Tak, proforma. To robi się takie coś. Ja Wam tutaj pokażę zdjęcia też i zobaczycie, jak mniej więcej one się tu układają. Bo to jest chyba, wiecie, co najbardziej rzecz zniechęcająca, która może być dla osoby początkującej, a tego bym nie chciała, żebyście się zniechęcili. Robi się to w pewnym momencie tak, że te druty o, są w ten sposób. I podczas przerabiania właśnie tego paluszka tymi drutami, ważne jest, który drut gdzie jest, czy jest pod, czy jest nad. Ja Wam to wszystko pokażę, bo ja już to wszystko wiem. Ja Wam to wszystko pokażę i myślę, że razem ze mną, jeżeli ktoś nie robił nigdy na drutach pończoszniczych, powiem Wam tyle. Te rękawiczki zrobiłam, ale ja pierwszy raz w życiu trzymałam w ręce druty pończosznicze. Te druty kupiłam bardzo dawno temu, one były nawet nie rozpakowane jeszcze. I te druty, słuchajcie, wykorzystałam właśnie do zrobienia tej rękawiczki i tej. No to już wiecie, musiałam się namęczyć, ale dzięki tej rękawiczce już wiedziałam, jakie naprężenie nici mam trzymać, jak te druty trzymać, w ogóle jak je przykładać, wiecie, jak przerabiać, żeby nam się to wszystko nie plątało. Ja Wam to wszystko pokażę, bo to nie jest nic trudnego, przynajmniej dla mnie, to znaczy dla mnie. Mam nadzieję, że dla mnie nie będzie to trudne, żeby Wam to przekazać, żebyście to zobaczyli tak, jak ja to widzę, jak ja to robiłam, bo sprawa naprawdę jest banalna. Mało tego, wpadłam na pomysł jeszcze, że jak się przerabia ten, bo tak, ten palec można robić na drutach pończoszniczych, ten wskazujący, środkowy i serdeczny.
również można zrobić na drutach, w ogóle wszystkie można zrobić na drutach pończoszniczych. To znaczy tak, nie, jeszcze raz, wróć. Wskazujący, środkowy, serdeczny i mały można robić na drutach pończoszniczych, ale nie trzeba. We wzorze jest napisane w opisie, że druty pończosznicze, ale ja to akurat sobie tak wykombinowałam, że początek robię tylko na pończoszniczych, a później przechodzę normalnie w Magic Loopa i raz, że robi się to szybciej, dwa, no jest to takie mniej skomplikowane z tym przekładaniem, chociaż powiem Wam, że to przekładanie to też jest taka fajna zabawa, nie? Bo jest to zawsze coś innego, coś nowego, dzięki temu też się uczymy nowych rzeczy. Ja się przynajmniej nauczyłam. Zobaczymy, jak będzie później, czy się zgodzicie na ten tutorial, czy będziecie chcieli, czy nie. I słuchajcie, już żeby nie przedłużać, ciągnę te druty, żeby nie przedłużać, dajcie mi, słuchajcie, proszę znać, czy chcecie taki tutorial, czy Was będzie interesował w ogóle, czy Wam się do czegoś on przyda, bo jeżeli tak, z ogromną przyjemnością wykonam dla Was te rękawiczki. I cóż, na dzisiaj to już wszystko, nie będę już przedłużać. Piszcie w komentarzach, no, co myślicie w ogóle o tym, o bluzce, o tym sweterku, o tych rękawiczkach. No i co? No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ciao!